Po jednym z ostatnich odcinków otrzymaliśmy komentarz na Facebooku od Tomka, który zaprosił nas na swoje gospodarstwo, żebyśmy zobaczyli jego roślinę. Postanowiliśmy odpowiedzieć na tę zaczepkę. Cześć Tomek. Cześć, oglądajcie AR. Cześć, jestem Tomek, prowadzę gospodarstwo w gminie Lutomiersk w województwie łódzkim. Skupiam się głównie na produkcji rzepaku, pszenicy jarej, ozimej oraz kukurydzy. Pochodzę z rodziny rolniczej i zawsze gdzieś to rolnictwo obok mnie jest, dlatego zdecydowałem się, że jednak studia rolnicze jak najbardziej kiedyś mogą się przydać, no i jak widać się przydały w pełnej mierze. Zaczęło się od szkoły średniej, to była gastronomia, skończyłem technikum gastronomiczne. Kontynuacją był jakby studia na technologii żywności. A studiowałeś w jakim mieście? W Poznaniu. I również tam jako drugi fakultet po paru latach studiowania technologii żywności zdecydowałem się na studiowanie również rolnictwa. Myślę, że praktyki były z jednym z najbardziej barwnych etapów studiów na kierunku rolnictwo. Jako że jest to praca na świeżym powietrzu, również z rówieśnikami przede wszystkim i odpowiednie towarzystwo, i czasami można było tą pracę traktować jako relaks, a nawet można powiedzieć, że imprezę. Każde praktycznie wakacje, nawet podczas studiów, jeździłem, wracałem na wieś i byłem kombajnistą. Czyli pomagałeś? Zawsze pomagałem. Nie było tak, że któryś rok cały nie byłem na gospodarstwie. Zawsze w jakiś sposób starałem się jednak pomóc i myślę, że to była słuszna decyzja. Odchwaszczanie pszenicy generalnie wykonuję jesienią, jednak ze względu na złe warunki pogodowe nie było to możliwe. Wykonałem ten zabieg w pierwszej połowie kwietnia. Od 3 lat sam masz gospodarstwo. Jak się czujesz jako administrator, taki management tego, co masz pod sobą? No, oczywiście jest to ciężka praca, aczkolwiek momentami bardzo przyjemna. Nie spodziewałem się, że będę musiał w tak krótkim czasie decydować o tak wielu sprawach kluczowych jakby w całej hodowli roślin, którą prowadzimy w naszym gospodarstwie. No jednak uczę się i troszeczkę brakuje mi doświadczenia, ale myślę, że następnych parę lat pozwoli na to, żebym tutaj mógł pokazać, na co mnie stać. Na przykładzie mojego gospodarstwa to jednak te zmiany były bardzo duże przez ostatnie kilkanaście lat, związane i z modernizacją parku maszynowego, jak i z zwiększeniem obszaru, na którym pracujemy. Jednak porównując to do zagranicy, no, miałem okazję być za granicą na studiach rolniczych, jednak miejsce, w którym byłem, no, nie da się w żaden sposób porównać do jakiegokolwiek gospodarstwa, jakie jest w tej części Europy, ponieważ była to Portugalia i tam uwagę skupia się głównie na hodowli oliwek. Ale myślę, że Polska bardzo szybko dogania już całą czołówkę Europy, jeśli chodzi o jakość, jak i sposób produkcji. A jaka jest specjalizacja Twojego gospodarstwa? Jakie uprawy głównie występują? Głównie jest to pszenica, rzepak, generalnie wszystkie zboża, bo również siejemy owies, pszenżyto, żyto i w dużej części ostatnimi laty kukurydza z racji terminu siewów i też urozmaicenia płodozmian. Masz swoją ulubioną roślinę uprawną, taką, na którą lubisz jeździć, doglądać, taki swój konik w tej branży rolniczej? Bo oliwki masz w lodówce, tak? Oliwki mam w lodówce, tak. Mimo, że jest to jak dla mnie najbardziej trudna uprawa i cały czas nad nią pracuję i jeszcze wiele mam do zrobienia, jest to rzepak, ponieważ jest to największe wyzwanie, jest najwięcej problemów.
Jednak to, że zbiera się go porównywalnie mało w stosunku do innych upraw, no daje mi takiego kopa, żeby jednak tą uprawę utrzymywać. Pierwszym zabiegiem tej wiosny, jaki wykonałem w rzepaku, był zabieg niszczący szkodniki, walczący z chorobami grzybowymi oraz regulacja łanu. Na części plantacji niezbędna była korekta odchwaszczania rzepaku. Pracy masz sporo, jeżeli chodzi o gospodarstwo. Dużo. Co na to żona? No, żona w sumie nie wiedziała, że będę rolnikiem aż w takiej postaci pełnej. Aczkolwiek myślę, że żona też pochodzi z rodziny rolniczej i pewne rzeczy rozumie, więc nie mamy tutaj problemów tego typu, że nie ma mnie dłużej w domu. Jednak no, też jest to, że ja bardziej zajmuję się zarządzaniem całym gospodarstwem niż pracą w polu, więc nie ma tak, że znikam na cały dzień i mnie nie ma. Pozwalasz sobie na jakieś przyjemności, masz jakieś swoje hobby, które poza rolnictwem lubisz robić, wykonywać, które cię gdzieś napędza do pracy? Generalnie staram się, żeby to, co robię na co dzień, było już jakimś moim hobby, też mnie napędzało do dalszej pracy, ale oczywiście wiadomo, zależnie od pory roku, bo w miesiącach ciepłych czy pozwalających na jakieś aktywności na świeżym powietrzu, no to bieganie i rower, czasami też rolki, a też takie hobby moje dosyć duże to jest ogród, na który ostatnio nie mam za dużo czasu. Ale może będziesz miał więcej w końcu wiosna. Dłuższy dzień? Dłuższy dzień, więcej pracy. Powiedz, Tomku, co cię najbardziej denerwuje może w rolnictwie? Bo może nie denerwuje, a przeszkadza. No chyba, że nie ma takich rzeczy. No nie, no w rolnictwie się nie denerwować to chyba nie ma takich gospodarzy. Znaczy nie wiem, czy jest sens się denerwować, bo nie mamy, to co mnie najbardziej denerwuje, to nie mamy w żaden sposób na to wpływu, czyli pogoda. Jak nie wiatr, to deszcz, jak nie deszcz, to mróz, jak nie mróz, to jeszcze coś innego. I to jest taki czynnik, który tutaj determinuje wiele, przede wszystkim terminowość działań na polu. I to jest takie najbardziej irytujące, że chciałbym, a nie mogę, bo ta pogoda nie pozwala. Dzisiejszy dzień dobiega końca. Poznaliśmy w nim Tomasza, który powiedział nam o sobie i o swoim gospodarstwie. Jeżeli chcecie pochwalić się swoimi plantacjami, napiszcie o tym w komentarzu. Do zobaczenia w następnym Arze.